Dzień dobry, nazywam się Tymoteusz Brzeziński. W dzisiejszym materiale będę chciał Wam opowiedzieć trochę o temacie zmiennym nadchodzącej edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Zapraszam do oglądania. Temat zmienny na Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym pojawia się dopiero w części okręgowej, która w tym roku odbędzie się pod koniec stycznia. W części okręgowej i w centralnej. Arkusz, z którym będziecie musieli się zmierzyć jako uczestnicy Olimpiady, obejmuje materiał i z bloku stałego i z bloku zmiennego, o którym więcej powiem trochę za chwilę. Będzie to, będzie to najprawdopodobniej test albo arkusz z jakimiś zadaniami półotwartymi, które należało będzie trzeba wypełnić. To jednak nie wszystko, gdyż na tym etapie okręgowym oraz na etapie centralnym. Mamy drugą część, drugą część zmagań, która polega na, która polega na części ustnej. Każdy z uczestników otrzyma dwa pytania, no i co najmniej jedno z, z i to jedno z nich pytanie będzie właśnie dotyczyć bloku zmiennego na to pytanie, na przygotowanie się do tych pytań jest około 10 minut, i później około 10 minut, również na odpowiedź na każde z tych pytań. Więc to są te elementy w trakcie nadchodzącej edycji olimpiady, w której to właśnie będziecie mieli możliwość zmierzyć się z, z zagadnieniami do dotyczącymi części zmiennej, bloku zmiennego, a w tym roku blok zmienny nazywa się demokratyczne państwo prawne. Jest to takie dość szerokie pojęcie, które od razu nas ukierunkowuje właśnie na rozważania związane z prawem konstytucyjnym, z konstytucjonalizmem, z ustrojem państw i najprawdopodobniej właśnie tych zagadnień ono, ono będzie dotyczyć. Sama koncepcja demokratycznego państwa prawnego, ona na pierwszy rzut oka może wydawać się trochę niezrozumiała czy też właśnie zbyt ogólna, bo jest to koncepcja, jest to, jest to koncepcja na pewno szeroka i obejmująca wiele różnych zagadnień. Mówiąc trochę konkretniej, kreśląc taki pewien rys historyczny, który to, który to pozwala lepiej zrozumieć o co chodzi w koncepcji demokratycznego państwa prawnego. Musimy się cofnąć ponad 100 lat temu do tak do myśli prawno filozoficznej niemieckiej, gdzie to właśnie przed ponad 100 laty, właśnie w Niemczech, ta, ta koncepcja, ta koncepcja się rozwijała, i to w tym państwie ta koncepcja ma najwięcej, wokół niej narosło jak najwięcej teorii i została ona rozwinięta. W Państwo prawne, w tym państwie prawnym, w takim rozumieniu, w tym demokratycznym państwie prawnym, najważniejszą, najważniejszą. Taką podstawą funkcjonowania państwa jest konstytucja, to w tej konstytucji, czyli właśnie taka zasada konstytucjonalizmu, to prawem w tym państwie jest konstytucja, to konstytucja wyznacza pewne ramy, w, w, w których będzie można to prawo stanowić, to konstytucja określa pewien porządek. Więc gdzieś ta konstytucja jest tutaj bezpośrednio związana z, tym, z tym, tym państwem prawnym. Koncepcja demokratycznego państwa prawnego to też na pewno będzie oparcie funkcjonowania państwa na konstytucji w celu właśnie no, ochrony godności człowieka, wolności, sprawiedliwości. Sama koncepcja państwa prawnego, ona. Ona na przestrzeni lat była rozwijana w takiej doktrynie prawnej europejskiej, i dzisiaj spokojnie można, można mówić o tym, że w skład tej koncepcji demokratycznego państwa prawnego wchodzi dużo więcej innych typowych zasad konstytucyjnych, część myślę Wam nawet znanych, i o tym na to sobie spojrzymy również za chwilę. Wracając jeszcze jednak na chwilę do konstytucyjnych wzorców, to. Taką podstawą też, skąd się w ogóle ta demokratyczna, ta koncepcja. Koncepcja demokratycznego państwa prawnego wzięła, to jest właśnie Konstytucja Republiki Federalnej Niemiec 1949 roku, tam w artykule 28 ona się pojawia tak wprost, e, który stanowi, że porządek konstytucyjny krajów związkowych musi odpowiadać zasadom demokratycznego i socjalnego państwa prawnego, więc mamy już bezpośrednio tutaj odwołane do tej historycznej myśli. No i to nie wszystko, dlatego że w dużej mierze właśnie na podstawie. E, tej zasady konstytucyjnej właśnie zapisanej w konstytucji RFN i całej doktryny i orzecznictwa chociażby niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, twórcy polskiej konstytucji w latach 90., można powiedzieć, przeszczepili i dostosowali te, te koncepcje do polskiego porządku prawnego. Można e, jako ciekawostkę też dodać, jak już jesteśmy przy tej Konstytucji Niemiec, m, którą w sumie powinno się nazywać Konstytucją Zasadniczą, tak jak widzimy tutaj na ekranie, dlatego że... E, no, Ustawa zasadnicza, a nie konstytucja, bo konstytucja po niemiecku to będzie Verfassung, a Grundgesetz to właśnie ustawa zasadnicza, jest to konsekwencja powiedzmy podziału Niemiec i tego, że gdy w 1949 roku w Republice Federalnej uchwalono tą konstytucję, to specjalnie i celowo nie używano, nie użyto słowa konstytucja, a właśnie ustawa zasadnicza z taką myślą, że ten akt prawny z tego 49. roku będzie miał charakter tymczasowy i będzie istniał tylko do zjednoczenia Niemiec. Tak się jednak nie stało. Rzeczywistość zweryfikowała te plany i ta konstytucja obowiązuje do dzisiaj. Ona została dość tam w kilku elementach dostosowana i zmieniana na przestrzeni lat, szczególnie po 90. roku, po zjednoczeniu Niemiec. Wracając już natomiast do Polski i do polskich rozważań, tak jak mówię, które gdzieś w dużej mierze są oparte o tą, o tą koncepcję demokratycznego państwa prawnego zapisaną w konstytucji RFN. W Polsce mamy artykuł drugi konstytucji Rzeczypospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. W historii Polski ta zasada konstytucyjna pojawiła się w ramach zwanej Noweli grudniowej. To było w 1989 roku, już po wyborach czerwcowych, już po utworzeniu pierwszego niekomunistycznego rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego. Wtedy właśnie w tej. Noweli Grudniowej do konstytucji PRL dopisano, dopisano zasadę demokratycznego państwa prawnego i było to i miało to, szczególnie z dzisiejszej perspektywy, możemy tak powiedzieć, fundamentalne znaczenie dla wykształcenia innych zasad konstytucyjnych. Gdyż, ta, gdyż o tej zasadzie demokratycznego państwa prawnego właśnie należy patrzeć na nią w taki sposób, że to jest pewna taka zasada, która wyznacza pewne podstawy funkcjonowania państwa, i to jest ta zasada, która również jest podstawą innych, już takich konkretniejszych zasad konstytucyjnych, takich jak zasada podziału władzy, zasada legalizmu czy zasada nadrzędności e, konstytucji. To, co jest bardzo charakterystyczne dla funkcjonowania tej zasady demokratycznego państwa prawnego w Polsce, to rola orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, który, już funkcjon który zaczął funkcjonować jeszcze w PRL-u, no ale jego znaczenie znacząco urosło w latach 90., gdyż to właśnie Trybunał w tych latach 90-97, czyli przed, wejściem, przed uchwaleniem i wejściem w życie aktualnej Konstytucji, Odegrał bardzo dużą rolę, jeżeli chodzi o wyprowadzanie pewnych zasad konstytucyjnych, które w demokratycznym państwie powinny funkcjonować. Dlaczego? No, dlatego, że w konstytucji PRL, która wtedy obowiązywała, czy też w małej konstytucji po 1992 roku, nie było wielu zasad zapisanych wprost, nie było elementów dotyczących, dotyczących chociażby yy, praw człowieka i, i wolności, nie było elementów, yy, środków ochrony tych praw człowieka i wolności, zasady dotyczące funkcjonowania państwa nie były tak szczegółowo określone. No ale dzięki właśnie orzecznictwu Trybunału, Trybunału Konstytucyjnego w tych pierwszych latach lat 90., udało się wiele tych norm skonkretyzować i, i stworzyć pewien taki w miarę spójny system który to w 1997 roku został, o, został skatalogowany, gdyż właśnie tak jak dzisiaj można sobie spojrzeć na roz, szczególnie rozdział pierwszy Rzeczpospolita, który dotyczy zasad konstytucyjnych, zasad takich ogólnych dotyczących funkcjonowania w, w państwie, to w dużej mierze... Tam zostało zapisane to, co Trybunał Konstytucyjny, mówiąc kolokwialnie, wyciągnął z zasady demokratycznego państwa prawnego w tych pierwszych latach swojego orzecznictwa. Więc tutaj ta rola, rola Trybunału Konstytucyjnego jest na pewno ogromna. No i tak właśnie zastanawiając się nad tym, co zawiera się w zasadzie demokratycznego państwa prawnego, oprócz tego, co już powiedziałem przed chwilą, czyli tej, tej, tej istotnej roli konstytucji, konstytucji jako podstawy funkcjonowania państwa, związania władz z konstytucją. To z zasady demokratycznego państwa prawnego możemy również wyciągnąć, możemy również znaleźć w niej chociażby zasadę suwerenności narodu, zasadę pluralizmu, która dotyczy właśnie takiej o możliwości istnienia w państwie wielu różnych poglądów, głosów i opinii na dany temat. Tu mamy na myśli głównie ten pluralizm polityczny. Trybunał Konstytucyjny również. Doszedł do wniosku, że z zasady demokratycznego państwa prawnego wynika kilka takich elementów, dość istotnych również dla obywateli. Po pierwsze, zasada obywatela, zaufania obywatela do, do państwa, która tutaj będzie rozumiana jako, jako pewien taki obowiązek państwa. Do, do stanowienia prawa w taki sposób, aby, on, ono nie na, aby ono właśnie nie nadwarężało czy nie naruszało tego minimalnego zaufania, który obywatel w stosunku do tego państwa państwa ym, Posiada takim głównym przejawem tej zasady zaufania obywatela do państwa jest zasada, jest zasada ochrony praw nabytych, czy, zasada, czy zakaz działania prawa wstecz, to, że nie można odbierać obywatelom o takich praw, które oni już zdążyli nabyć, i to, że nie można tworzyć takich konstrukcji prawnych, które są na przykład niewykonalne, niezrozumiałe, albo na przykład stanowią tylko jakieś złudzenie ochrony prawnej, ale de facto nie można dzięki nim dochodzić. Dochodzić, dochodzić swoich uprawnień, więc to. Bez wątpienia będzie się w tych dwóch zasadach nam tutaj, nam tutaj łączyć. Możemy tutaj też mówić o właśnie jakiejś zasadzie jednoznaczności prawa, że to prawo powinno być stanowione w sposób poprawny, klarowny, zgodnie z zasadami dobrej legislacji, precyzyjny, żeby treść była tego prawa oczywista i zrozumiała i, po, i nie prowadziła do nadmiernych wątpliwości. Wątpliwości takich wątpliwości dotyczących interpretacji tego. Prawa. Możemy tutaj w zakresie właśnie tej ochrony praw nabytych i zaufania obywatela do państwa mówić o, o, o zakazie tworzenia takich uprawnień pozornych, czyli tworzenia takich instrumentów, które formalnie istnieją, ale de facto nie pozwalają dochodzić swoich, dochodzić swoich uprawnień. Możemy mówić o zachowaniu odpowiednim vacatio legis, tak aby obywatele mogli zapoznać się z tym prawem, czyli tym okresem pomiędzy ogłoszeniem danego, danej ustawy, czy danego aktu prawnego w właściwym dzienniku urzędowym, a jego wejściem w życie, tak aby ten okres był, aby był odpowiednio długi w zależności od, od tego, czego to prawo dotyczy. I tych zasad jest tutaj dużo. Ich można by jeszcze cze, cze więcej pewnie wymienić. To jest to jest dość bogate. Ja jeszcze bym podkreślił tutaj kwestie dotyczące prawa wyborczego i głosowania wyborczego. Trybunał, w swoich wyrokach, też zwracał uwagę właśnie na pewne elementy które mi to prawo wyborcze, które i przeprowadzanie wyborów musimy się cechować, abyśmy właśnie mogli mówić o państwie demokratycznym i aby ono właśnie było zgodne z zasadą demokratycznego państwa prawnego, między innymi tutaj zasadę powszechności wyborów, zasadę bezpośredniości, równości głosu oraz tajności głosowania, samego aktu głosowania. Także jak widzicie, tutaj to jest pewien tylko wycinek tego, co ta zasada demokratycznego państwa prawnego dotyczy. Więc temat być może, że na pierwszy rzut oka wyglądać na taki dość właśnie albo ogólny, albo tak nie do końca skonkretyzowany. Natomiast gdy sięgamy trochę głębiej, to w tej zasadzie demokratycznego państwa prawnego widzimy szereg innych zasad konstytucyjnych, widzimy wiele różnych elementów, które na zasadę demokratycznego państwa prawnego się składają i Razem tworzą porządek konstytucyjny. Chciałbym Wam tu, tutaj właśnie jeszcze pokazać pewien mechanizm, który, który w tym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego został zarysowany, w jaki sposób Trybunał właśnie wywodził pewne, pewne zasady, o których mówiłem przed chwilą, z zasady demokratycznego państwa prawnego. To jest wyrok z 97 roku, K 14 na 96, on dotyczył e, możliwości dochodzenia uprawnień mm, Sąd, możliwości kontroli sądowej wykluczenia, z izby, wykluczenia funkcjonariusza Urzędu Państwa z służby, tak? Czyli zmieniono prawo w taki sposób, że zwolniony z określonych powodów funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa nie mógł dochodzić, dochodzić swoich praw w sądzie, nie mógł zwrócić się do sądu o kontrolę tego wydalenia ze służby. To zostało zakwestionowane przed Trybunałem, no i Trybunał w tym orzeczeniu i w, trybunał, w tym orzeczeniu głównie odnosił się do idei prawa do sądu. Sama zasada prawa do sądu w konstytucji PRL i małej konstytucji, która wtedy w tych latach 90. obowiązywała, nie została wprost wyrażona. Trybunał tutaj pisze, że prawo do sądu nie jest wyrażone wprost w konstytucji, ale Trybunał mówi, że to prawo do sądu wynika z artykułu pierwszego i to on jest tutaj dla nas kluczowy artykuł pierwszy, czyli właśnie ta zasada demokratycznego państwa prawnego w tamtym okresie. On ona miała taki taki numer była, była, stanowiła to był rzeczpospolita jest demokratycznym państwem prawnym artykuł drugi to jest dopiero od w nowej konstytucji i Trybunał właśnie na tej zasadzie, opierając się na zasadzie demokratycznego państwa pod, praw, prawnego podkreślał, że, że jedną właśnie z elementów demokratycznego państwa prawnego jest prawo do sądu w celu ochrony ich interesów przed niezawisłym organem i to prawo do sądu, chociaż nie jest wpisane nigdzie wprost w konstytucji, wynika bezpośrednio właśnie z zasady, zasady demokratycznego państwa prawnego. Więc tutaj, w tym fragmencie, jak widzicie, jest zarysowany pewien mechanizm, z którego Trybunał korzystał i z którego wywodził już takie dużo bardziej konkretne uprawnienia w określonych, w określonych sprawach, i to jest właśnie bardzo charakterystyczne dla tych, dla tych pierwszych lat orzecznictwa Trybunału, no i to w dużej mierze spowodowało, to, to spowodowało właśnie takie stworzenie pe pe pewnego katalogu zasad konstytucyjnych, które w 1997 roku już w nowej konstytucji zostały, zostały umieszczone. Także, tak jak już mówiłem, to mniej więcej te elementy, mniej więcej te elementy Wchodzą w skład zasady demokratycznego państwa prawnego. Wbrew pozorom jest to temat dość szeroki, i tutaj naprawdę wiele różnych stron nasze rozważania mogą pójść, i wiele elementów wydaje się interesujących do omówienia i za założenia, więc ten temat, ten temat yy, zmienny w tym roku właśnie bez wątpienia tak nas na takie rozważania prawno-konstytucyjne kieruje. Chciałem również tutaj ze dwa słowa powiedzieć o literaturze zaproponowanej. Przez autorów Olimpiady, bo jest jej trochę i została ona na stronie Olimpiady podana do literaturze do tematu zmiennego. Ja pozwoliłem sobie wybrać kilka ciekawych pozycji, które wydają mi się najbardziej wartościowe. No, oczywiście, pewnie najlepiej byłoby przeczytać każdą z tych, tych książek, które tam są zamieszczone, no, ale ze względu, powiedzmy, ograniczonego czasu może być to, może być to niemożliwe. Natomiast wydaje mi się, że warto na, na niektórych z książ na niektórych Właśnie z pozycji skupić się bardziej. I moje dwie pierwsze propozycje, czyli e, polskie prawo konstytucyjne zaraz wykładu, i e, prawo konstytucyjne w współczesnej Polski, to są e, książki, które w sumie dotyczą. Tego jednego zagadnienia. Dotyczą po prostu ustroju Polski i wszystkich elementów związanych właśnie z tym, jak ten ustrój polski został, został sformułowany, jak rozumieć konstytucję, co ta konstytucja stanowi. Wydaje mi się, że wybór jednej albo drugiej książki jest, jest bardzo, bardzo sensowny, bo to są raczej takie. Podręczniki, one są dość przystępne do, do czytania, i któ któraś z tych pozycji pomoże, pomoże zrozumieć, właśnie jak ten ustrój polski został, został ukształtowany aktualnie. Następna pozycja to jest zasada demokratycznego państwa prawnego w Konstytucji, to jest już ta książka sprzed kilku lat, ale w której autorzy tak właśnie rozbijają zasadę demokratycznego państwa na czynniki pierwsze i pokazują konkretne elementy, jak ona została, co się na nią składa, jak właśnie Trybunał chociażby dochodził do, 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 pewnej, do pewnych rozważań. A, nast a, a następna książka i następne, które zaraz będą na slajdzie, czyli tutaj mamy Zmierzch Demokracji Liberalnej Konstanty Adam Wojtaszczyk, czy też tutaj następujące już podchodzą w trochę bardziej taki politologiczno, a niektóre nawet publicystyczny sposób do kwestii właśnie, do kwestii takich istotnych elementów jak zasady nadrzędności konstytucji, relacji władz, podziału władz mm, i e, prawa do sądu niezależności sądów, niezawisłości sędziów. Mamy tutaj Zmierzch Demokracji, Zwodniczy Powab Autorytaryzmu, a na Pubą. Mamy książkę Demokracja i Krytycy. To jest tak, taka książka dotycząca właśnie Pewnych koncepcji liberalnej demokracji, jak one, z jakiego punktu widzenia, jakie są jej słabości, jakie są jej zalety. I tekst Ewy Łętowskiej, kryzys wokół trybunału, dotyczący, dotyczący sprawy, sprawy zmian w trybunale w 2015 i 2016 roku. I te wszystkie pozycje wydają mi się również ciekawe, które właśnie nakreślają trochę taką inną, może trochę mniej prawną, chociaż wiele z nich tutaj do, do prawa się też odnosi, ale ciekawą perspektywą, na to, jak m, tę zasadę rozumieć, jak ona, zasadę demokratycznego państwa prawnego, i jaka ma ona takie realne odzwierciedlenie, i w tekście konstytucji, i w jakie powinno mieć w funkcjonowaniu państwa demokratycznego. To takie moje na koniec, kilka, kilka rekomendacji, jeżeli chodzi na, o tą literaturę. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Mam nadzieję, że ten krótki film trochę przybliżył Wam to, czego ta zasada może dotyczyć i jakich elementów, właśnie w którym kierunku takie przemyślenia i rozważania związane z tematem zmiennym nadchodzącej edycji Olimpiady no, powinny być, być prowadzone. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Zachęcam do wyboru kursów indeksu w kieszeni i wspólnego przygotowywania się do nadchodzącej chodzącej edycji olimpiady.